Siemaneczko z tej strony Yamatic, a to jest mój kolejny materiał na moim kanale. W tym materiale rozwiążemy sobie quiz, a mianowicie quiz, czy mógłbym być światowym przywódcą. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, klikając w ten czerwony przycisk, który znajdziecie tam na dole i jak w niego klikniecie, to będziecie z każdym moim filmem. Chciałbym też powiedzieć, że następny odcinek z quizów Taki króciutki lub dłuższy niż ten, co teraz nagrywam, pojawi się, jeśli pod tym materiałem dobijecie 12 łapek w górę. Jeśli dobijecie tyle łapek, to ja postaram się wrzucić następny odcinek z quizów. No a na razie, bez zbędnego gadania głupiego, przechodzę do rozwiązywania quizu. Pierwsze pytanie: czym zająłbyś się priorytetowo? Dyplomacją, wojną, ekonomią? Szczerze powiedziawszy, dyplomacją, z jednej strony tak, z drugiej strony nie, to wolałbym mieć ludzi od tego wojną. Szczerze powiedziawszy, jakbym się zajął wojną, to by ludzie ginęli. Ekonomią mnie, ponieważ nie mam ręki do pieniędzy. Szczerze powiedziawszy, dałbym tutaj wojną, bo to jest jedyna rzecz, która by mnie jako taką z ciekawości interesowała, gdybym miał polską rządzić, to pierwsza rzecz, co bym zrobił, jeśli chodzi o wojnę, to lwów tylko zajął, ale nie mam zamiaru tym materiałem głosić żadnych separatystycznych nastrojów. Oczywiście forfan wszystko robię, żeby nikt tego tak nie interpretował. Co zrobiłbyś z dotychczasowymi sporami? Rozwiązał pokojowo wszystkie konflikty, zaostrzyłbym spory, prowadząc do wojny, nic bym nie zrobił to niebezpieczne. Szczerze powiedziawszy, starałbym się pokojowo rozwiązywać te konflikty. Choć to co wyżej zaznaczyłem walić To ale okej okay. Jak potraktowałbyś ruch Anonymous? Szczerze powiedziawszy Anonymous się zajmuje Atakami ha hakerskimi yy, Na różne bazy strony amerykańskie I tym podobne Szczerze powiedziawszy kazałbym ich wszystkich zlikwidować żeby, mieć, żeby nie mieć Tego problemu z głowy Czego byś się bał? Trzeciej wojny światowej, problemów finansowych, protestów i strajków Katastrofy naturalnej, niczego Szczerze powiedziawszy katastrofy naturalnej Ponieważ jeśli nie będę miał co do Włożyć, to umrę. A jeśli będę miał twardą rękę, to i tak nie będę miał się niczego bać, ponieważ, no szczerze powiedziawszy, ludzie mi nic nie zrobią, bo będą się mnie bali. A problemów finansowych zawsze władza ma dużo pieniędzy, więc jak to się mówi władza się zawsze żywi chociaż gdy jedzenia zabraknie to już nie powiedziałbym tak co byś zrobił gdybyś dowiedział się o istnieniu iluminatów szczerze powiedziawszy sam nie wiem na pewno bym do nich nie dołączył ani sekretu zachowałbym dla siebie szczerze powiedziawszy albo bym rozpowiedział to każdemu albo sam nie wiem ile chciałbym zarabiać jak najwięcej miliony przeciętnie jak na polityka mało pieniądze się dla mnie nie liczą szczerze powiedziawszy zaznaczyłbym tutaj przeciętnie jak na polityka ponieważ jeśli bym zaznaczył jak najwięcej miliony to bym nie miał zaufania u ludzi, pomimo tego, żebym miał twardą rękę, no i tak by ludzie mi musieli ufać, ale szczerze powiedziawszy, wolałbym mieć jak najprzyjemniejsze o sobie zdania, więc tutaj zaznaczę przeciętnie jak na polityka. Czy jako polityk udzielałbyś się w mediach społecznościowych? Tak, to kontakt z ludnością, być może, ale raczej anonimowo, nie, to niepoważne. Szczerze powiedziawszy, to tak jako kontakt z ludnością, ale anonimowo, żeby nikt mnie po prostu, żaden z moich przeciwników nie schejtował, żebym z każdym można było się skontaktować pokojowo. I uwaga, wyszło mi coś takiego. Nadajesz się na przywódcę światowego. elita, dopuszcza do siebie tylko wyjątkowych ludzi. I ty taki jesteś. Egoistyczny, zachładny, rządny władzy. Nadawałbyś się na polityka i z pozostałymi doskonale byś się dogadał. Oceniasz świat w pieniądzach i tym co może z niego zyskać. No widzicie, taki jestem, no szczerze powiedziawszy nie patrzyłbym tutaj na pieniądze, ale mniejsza o to, wyszło jak wyszło. Słuchajcie moi drodzy, dzisiejszy quiz był bardzo krótki, ponieważ chciałem tylko sprawdzić jak się odcinek z quizów po prostu przyjmie, czy będzie się to wam podobał, czy też nie. Chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę jeszcze raz pod tym filmie, ponieważ następny odcinek z quizów wrzucę jak będzie 12 łapek w górę. Ponadto chciałbym Wam podziękować wszystkim za uczestniczenie w moim live ostatnim, a mianowicie w Sylwestrze z Matikiem. No i cóż, to chyba by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się mój materiał spodobał. Zapraszam do jego oceniania na dole. No a na razie się z wami żegnam. Do zobaczenia, pa, pa.